Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Martą Kaletynową-Młynarską. Część piąta. Badania nad osadnictwem wiejskim. Wie pan, ja zawsze jednak się też interesowałam, oczywiście, jeżeli się osadnictwem człowiek interesuje, to się interesowałam wsią. Natomiast badania nad wsią, czy można powiedzieć, czy kuleją, no wymagają teraz, bardzo dobrze jest, że koledzy z Wrocławia wydają słownik wsi. I ponieważ był słownik, atlas miejscowości był wydawany przedtem w innej formie, nagle ci, którzy to wydawali, bardzo stanęli jakby tak krytycznie, że to się wydaje. I tutaj kolega ten, który pracuje u nas, teraz już na szczęście, znaczy wydał pierwszy tom wsi powiatami, po prostu powiatami na Śląsku. I uważam, że jest to bardzo dobry ta idea, dlatego że ona uwzględnia zarówno historię na podstawie źródeł pisanych, jak i archeologię też. I ci, którzy przedtem wydawali tylko historię, to bardzo krytycznie na to patrzyli, no ale na szczęście już wiem, że koledzy znowuż dostali pozwolenie na, no, dostali grant właśnie na następny powiat śląski. No bo to jest taka nowość i uważam, że bardzo słuszna. No jak można tylko, powiedzmy, uznawać źródła pisane, prawda? Jeżeli były badania, czy są jakieś ślady odkrycia, prawda, i tak dalej. Także wiadomo, że są jakieś czy grodziska, czy cmentarzyska znane, a nawet nie badane, ale jednak warto je, powiedzmy, jakoś utrwalić, prawda, na mapie. Nie wiem, jaki powiat, czy oni Głogowski teraz robią. W każdym razie na Śląsku już są w toku robienia drugiego zeszytu wsi, czy no tak, to jest miejscowości wiejskich. Badania nad średniowiecznym Wrocławiem. To znaczy badania archeologiczne nie, tylko oczywiście uwzględniłam też badania archeologiczne i tutaj w ostatnim atlasie Wrocławia profesor Moździoch napisał artykuł właśnie na temat Ostrowa Tumskiego. To, co ostatnio możemy powiedzieć o tych badaniach, jak jest datowany i grodzisko, i w ogóle istnienie osadnictwa na Ostrowie Tumskim. Natomiast ja oprócz tych źródeł pisanych o Wrocławiu po prostu się, powiedzmy, zajmowałam się poszczególnymi kwartałami miasta, dlatego że niektóre po prostu były potem, znaczy są, miasto objęło te dawne wsie, prawda? Także po prostu zajęłam się tym, z jakich elementów się składa obecne miasto. Właśnie z wcześniejszych osad i tak dalej, i tak dalej. To zresztą w Pradze tak samo można to obserwować, czy Kraków ma właśnie podobno. I poza tym mnie interesują też kulty świętych.
i wezwania kościołów, które są też bardzo ważnym wskaźnikiem chronologicznym, jeśli idzie o pewne przypadki, tak jak na przykład w Kaliszu. Zajęłam się kultem świętego Gotharda. To był święty niemiecki. W XII wieku te relikwie dotarły do Polski. I okazało się, że te wezwania kościołów były w ośrodkach państwowych, więc w Poznaniu, w Kaliszu i jeszcze w innych te Gotardy były. I teraz po wojnie niektórzy księża stwierdzili, że to jest niemiecki święty, więc się brali już do zmiany wezwania. I właśnie ponieważ ja napisałam o tym, że to jest, no powiedzmy, to jest wezwanie, które związane było z Mieszkiem Starym i właśnie na Grodzie Kaliskim też był właśnie blisko Grodu Kaliskiego, Grodziska, Święty Gotard i tak dalej, to mój kolega, który prowadzi tam badania, poleciał do biskupa i powiedział, panie biskupie, niech pan tego nie robi, bo to jest naprawdę wskaźnik właśnie tego XII-wiecznego osadnictwa. To jest święty Gotard, no ale przecież no, nikomu nie ma. No więc takimi tego. I byłam jeszcze w jednym mieście małym, gdzie wiem, że 1201 był święty Gotard. Przyjeżdżam, pytam się, jakie wezwanie? A podniesienia Krzyża Świętego. Już zostało dokonane to. No więc takie zjawiska. Uważam jednak, że właśnie wiedza ta kościelna no niestety nie jest w porządku. Bo to jest niesłychanie ważne, jak my datujemy. Na przykład wie pan Piotr i Paweł. No ja to pokazałam, że po pierwsze ta zbitka dosyć późno przyszła. Przede wszystkim święty Piotr jest najstarszym chyba wezwaniem, jakie w Polsce mieliśmy. No i święty Idzi tam, bo to wiadomo, XII wiek. Ale z tym Pawłem, to Paweł właśnie trochę później się tego i w zasadzie mamy świętego Pawła w XII wieku na Grodzie Kaliskim i jeszcze w XIV wieku w Sandomierzu i koniec. A potem te Pawły były jest przecież katedra w Poznaniu Piotr i Paweł. Przyszły później. No więc takimi sprawami też się zajmuję. Ale warto, bo wie pan, to też wpływa w ogóle na jakąś, no powiedzmy sobie, no jeżeli się osadnictwem, to znaczy zagospodarowaniem przestrzeni, no powiedzmy sobie, jakie były kościoły, jakie wyzwania były ważne. No. Wiedza historyczna, a błędne postrzeganie historii. No bardzo, rzeczywiście bardzo krytycznie i bardzo smutnie. To niewątpliwie jest tak, no sprawa lekcji historii czy środowiska rodzinnego. No to są też dwie sprawy, prawda? Weźmy to, co przeżyliśmy w czasie wojny, prawda? Że jednak niektórzy nawet o Katyniu nie wiedzieli, prawda? I tak dalej, no bo nie wolno było, ale w ogóle i tak dalej. Także tutaj nie wiem, jak wyglądają te nowe podręczniki historii, a już słyszałam od mojej koleżanki, która zajmowała jeszcze jest teraz na emeryturze, ale zajmowała się wydawnictwem podręczników, mówi, że no jednak to. Nie wiem, jeszcze do tego nie zaglądałam, ale właśnie sprawa tej prawdziwej historii. No jest pod znakiem zapytania. No co tu dużo mówić? No jest średnia wiedza. No ma pan rację, że rzeczywiście na takim małym przykładzie
Jak na przykład po kolędzie przyszedł ksiądz i no, widzi, o, pani ma tyle książek. Ja mówię, tak, bo jestem historykiem, a tego, no, tam rozmawiam, no Wrocław taki piękny i tak dalej, tyle ma. Tak, ale proszę panią, ale ma takie rosyjską nazwę, Ostrów Tumski. No powiedziałam, proszę panią, proszę księdza, Ostrowo to nawet po serbsku jest wyspa. To jest starosłowiańska nazwa. No więc przykładzik, no czego uczą tam, przepraszam, kto to uczy? Już oni chyba muszą wiedzieć, gdzie są, no przecież już ileś lat są tam w tym Wrocławiu. No, to jest taka próbka. No, też powiedzmy, no, trzeba mieć taki ogląd, no i czy krytyczny, i czy powiedzmy sobie, czym myśmy byli, prawda, i jak to się układała ta nasza potęga, czy niepotęga i na czym to polegało. No, 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 no. Niestety, no, znaczy, czy stety, czy niestety, no, to wymaga właśnie też, no, takiego szerszego spojrzenia. No trzeba mieć naprawdę. Ja nie mam takiej wielkiej erudycji, że wszystko przeczytałam i to. No nie. No ale są na pewno znakomici historycy, chociażby profesor Samsonowicz, mój bliski kolega, coś. No, no, to, no to teraz naprawdę. Jak teraz skończą szkoły, prawda, i co się dowiedzą o żołnierzach wyklętych, przepraszam, że to mówię w ogóle. Znaczy, polityki nie poruszamy, prawda.